Kochani, to jest słowo z wczoraj, które dostałem, a wiem, że mam wewnętrzne przekonanie, że muszę to powiedzieć. Zacznij traktować ludzi tak, jakbyś sam chciał być traktowany. Przestań patrzeć przez weneckie lustro, nie widząc tam siebie, i przestań być detektywem ludzkich dusz. Spójrz na siebie w lustro, obetnij włosy, bo zarosłeś, i ogól włosy, bo jesteś wizerunkiem Chrystusa. I dzisiaj Bóg mi też pokazał obraz. Kiedyś bardzo dużo biegałem i biegałem na długie dystanse, to były tam 11-13 okrążeń. I byłem nauczony trzech rzeczy. Głęboki oddech, wydłużony krok i równe tempo. I tego się trzymałem. I większość mojego wyścigu byłem na końcu. I dało się słyszeć innych ludzi, kiedy się tam śmiali, że beznadzieja, kto go w ogóle wystawił. Ale ja śmiałem się pod nosem, bo byłem pewny, że ostatnie okrążenie należy do mnie. I w większości moich wyścigów wygrałem. I jeżeli ktoś ci powiedział, że jesteś beznadziejny, to zobacz, co mówi o tobie trener personalny. Co tobie on mówi Bóg. Nabierz tożsamości. I niech dzisiaj będzie dla ciebie to ostatnie okrążenie. Zacznij przyspieszać. Amen. 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 Amen.